Nie ma dymu bez ognia. Kiedy w zimowe wieczory mieszkańcy palą w piecach, w najbliższej okolicy unoszą się trujące opary. Czujemy, jak przechodzimy przez taką dzielnicę, gdzie się pali tymi starymi piecami, czy koło własnego domu, jak wiatr zawieje, to czujemy po prostu ten dym i smród taki smołowaty w tej pierwszej fazie, a tam mamy wszystko, dioksyny, benzopiren, te drobne wszystkie frakcje pyłowe, które niosą i metale ciężkie. To właśnie tak zwana niska emisja, pojęcie zdefiniowane w Polsce jakieś 20 lat temu, a na Zachodzie, przynajmniej w takim rozumieniu jak u nas, nieznane. Ona, jeżeli chodzi o wartości, jest wysoka. Natomiast niska emisja to jest coś, co pochodzi z niskich źródeł, czyli z indywidualnych naszych domowych palenisk w odróżnieniu od komina elektrowni, który ma 300 metrów i jest bardzo wysoko wprowadzany punkt emisyjny do atmosfery. To nazywamy wysoką emisją. O ile kominy elektrowni rozprzestrzeniają zanieczyszczenia na przestrzeni około 100 km, to dym z domowych kominów rozchodzi się w najbliższej okolicy. Ludzie zaczynają to wdychać i ma to poważne konsekwencje dla zdrowia. I to wystarczy już wyjść na kilka minut przed domem, żeby poczuć dyskomfort klatki piersiowej, uczucie zapierania, kaszel w wyniku podrażnienia dróg oddechowych. Więc to może być dosłownie kilka minut oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem, żeby odczuwać jego negatywne skutki. Niska emisja jest wyjątkowo szkodliwa dla dzieci, osób po 65 roku życia oraz kobiet w ciąży. Zaostrza objawy astmy i powoduje nowe zachorowania, a przecież nawet węgiel można spalać bezpiecznie i ekologicznie. Niestety, nie zawsze tak się dzieje i jest to wina mieszkańców. Kierując się przede wszystkim ceną i zupełnie będąc wolnym od jakichkolwiek uregulowań emisyjnych, spalają paliwo najgorszej jakości, ale za to najtańsze. Bywa jeszcze gorzej i do pieca trafiają zwykłe śmieci. Odpady to nie jest tak jak te 30-50 lat temu jakiś papier, ale mamy niestety tworzywa sztuczne, które zawierają przeróżne składniki, metale ciężkie i chlor, który później powoduje powstawanie dioksyn, które są, no jak wiemy, bardzo toksycznymi substancjami. Nie ma możliwości obrony przed zanieczyszczeniami, trzeba ich po prostu unikać. Ostatnio bardzo modne stało się uprawianie joggingu na świeżym powietrzu. Niestety należałoby odradzać uprawianie tego typu aktywności, zwłaszcza w porach wieczornych, gdzie pojawia się właśnie moda na palenie różnymi śmieciami i nad małymi miejscowościami nosi się taki smog. Kontrolą tego, co pali się w piecach, zajmuje się Straż Miejska. W samych Katowicach w ciągu roku funkcjonariusze interweniują kilkaset razy. Zdarzają się szczere wyznania, że dziadek spalał śmieci i ojciec spalał śmieci, więc no nie wiem, jakoby tradycja rodzinna. W wielu przypadkach okazuje się, że zanieczyszczenia powodują nie śmieci, ale stare paleniska i fatalne paliwo, które jednak nie jest zabronione. Z jednej strony rośnie świadomość mieszkańców dotycząca zagrożeń, a z drugiej dotychczasowe próby walki z niską emisją poprzez wymianę pieców na ekologiczne okazały się nieskuteczne. Niska emisja nie może być zwalczana na takiej zasadzie, że jeden sąsiad wokół 10 innych wymieni kocioł, bo nic nie daje. Powietrze nie zna granic. Wystarczy jedno takie miejsce zanieczyszczeń, żeby negatywne skutki odczuli mieszkańcy całej okolicy. Sądzę, że w perspektywie, no chciałoby się powiedzieć 10 lat, ale myślę, że będzie realistycznie, będzie 20 lat, my naprawdę ten problem skutecznie rozwiążemy. Potrzebna będzie zmiana prawa, ale przede wszystkim złych nawyków. Walkę z niską emisją możemy zacząć już dziś, zwracając uwagę na to, jak ogrzewamy swoje mieszkanie. Emisja z nowoczesnych kotłów węglowych jest znacznie mniejsza, a rozwiązania takie jak kotły gazowe czy pompy ciepła w ogóle nie przyczyniają się do powstawania zjawiska niskiej emisji. Możemy też coś zmienić interweniując. Przymykanie oczu na palenie śmieci przez sąsiada nie jest dobrym rozwiązaniem. W końcu chodzi o rzecz najważniejszą – nasze zdrowie.